Tegoroczne uroczystości związane z powiatowymi obchodami Dnia Strażaka zorganizowano na dziedzińcu Akademii Rycerskiej. Wręczono medale za długoletnią służbę, odznaki zasłużone dla ochrony przeciwpożarowej, za wzorową postawę i wiele innych. Na wyższe stopnie awansowano wielu pożarników z całego regionu. Chcemy uczcić, zaznaczyć, że to jest jubileusz, że to jest 25 lat już minęło Państwowej Straży Pożarnej i ufundowaliśmy taką figurę świętego Floriana, która będzie poświęcona, która będzie ozdobą, jednocześnie będzie patronem naszym w Komendzie Miejskiej. Co czyni zawód strażaka wyjątkowym? Co sprawia, że przy każdej kolejnej rekrutacji do służby na jedno miejsce chętnych jest kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu mężczyzn? Potrzeba niesienia pomocy innym to jest jedna rzecz. Druga, że tutaj można się bardzo rozwijać. Mam przegląd wielu funkcjonariuszy, wielu oficerów, którzy od najniższych szczebli w zawodzie naszym to osiągnęli naprawdę szczyty. Nasz zawód jest naprawdę zawodem, gdzie ciągły rozwój jest zagwarantowany, zapewniony i nie ma takich samych dni, takiej samej służby i daje bardzo dużo satysfakcji z ratowania życia i tej codzienności ratowniczej. Strażacy z powiatu legnickiego mają za sobą wyjątkowo ciężki rok. Nie był to łatwy rok. Mieliśmy ponad 2000 zdarzeń. Niestety aż 5 ofiar śmiertelnych podczas pożarów, to wyjątkowo dużo. No ale ta statystyka tak się kształtuje. Raz jest więcej, raz jest mniej. Właśnie ze względu na ubiegłotygodniowy pożar składowiska odpadów, planowane od dawna strażackie święto zostało przesunięte. Choć podobnie jak wówczas, także dziś porywisty wiatr utrudniał strażakom życie.